Witam serdecznie. Dzisiaj nie omówimy jednego konkretnego meczu, jednak zerkniemy na całą kolejkę 15 PKO Bank Polski Ekstraklasy. Mam tutaj laptopa na kolanach. Przejdziemy wszystkie spotkania od góry do dołu, od piątku do niedzieli. Wybaczcie za taką formę, ale trochę się zagubiłem w weekend i ciężko było mi cokolwiek nagrać, ale obejrzałem większość spotkań i zaraz do tego przejdziemy. Zapraszam do oglądania. 15 kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy, czyli półmetek fazy zasadniczej. Każdy zespół zmierzył się już z każdym i możemy już cokolwiek powiedzieć. W piątek rozegrane zostały dwa spotkania, czyli Łódzki Klub Sportowy zmierzył się ze Śląskiem Wrocław oraz Piast Gliwice zagrał z Jagiellonią Białystok. W sobotę Wisła Płock Krakowia, Legia Górnik, Wisła Kraków Arka Gdynia. A jeśli chodzi o niedzielę, to Zagłębie Raków, Lech Poznań Korona Kielce oraz Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin. Jeśli chodzi o piątek, spotkania ŁKS-u ze Śląskiem Wrocław, spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 dla wrocławian. Bramkę w tym spotkaniu strzelił Jan Sobociński, był to gol samobójczy. Pierwsze spotkanie piątkowe to mecz Łódzkiego Klubu Sportowego ze Śląskiem Wrocław. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 dla wrocławian. Bramkę w 13 minucie samobójczo strzelił Jan Sobociński. Pamiętam, że w poprzedniej kolejce grając w Białymstoku, gdzie ŁKS przegrał 0-2, mówiłem o tym meczu, Jan Sobociński popełnił kardynalny błąd, wybijając piłkę, potem piłkę przejął Imas i Klimala strzelił bramkę. Dzisiaj, znaczy w piątek również popełnił duży błąd, no strzelił bramkę samobójczą. Mimo tego, że wydawało się, że ŁKS po tych spotkaniach ostatnich, mówię tutaj, mam na myśli dobrą prezencję w meczu w Białymstoku, zwycięstwo w Pucharze Polski w tygodniu z Górnikiem Zabrze 2-0, wcześniej jeszcze wygrana z Rakowem Częstochowa na własnym stadionie. Wydawało się, że ŁKS wraca na właściwe, znaczy, że ŁKS trafia na właściwe tory i niedługo zacznie grać lepiej. W meczu ze Śląskiem zagrał słabo, co przyznał zresztą na konferencji prasowej trener Kazimierz Moskal, który powiedział, że chyba największą przeszkodą Łódzkiego Klubu Sportowego w tym meczu była ta kula na boisku, także to mówi samo za siebie. Zresztą Krzysztof Mączyński w jednym z wywiadów pomeczowych nieźle to spuentował, w ogóle całą ligę spuentował, że żeby wygrać spotkanie, wystarczy na niektóre zespoły wyjść po prostu wysokim pressingiem, wtedy one po prostu się gubią, szczególnie z ŁKS-em, który ma największe problemy przy wyprowadzaniu piłki od własnej bramki. I to tyle chyba na temat tego spotkania, nie było ono zbytnio ciekawe. Drugie spotkanie to mecz Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok. To spotkanie na pewno mogło się podobać. Dwie bramki Jorge Felixa, jedna bramka Gerarda Badii i jedna bramka Jesusa Imaza. Pierwsza połowa tego spotkania wyglądała bardzo jednostronnie. Głównie Piast dominował, stwarzał sytuację. Jagiellonia dawała bardzo dużo miejsca Gliwiczanom na grę. Od drugiej połowy jednak Jagiellonia już mocniej ruszyła. Miała kilka sytuacji, zresztą strzeliła bramkę. Najpierw ze spalonego, potem już Imas strzelił bramkę normalnie z gry. Wydawało się, że Jagiellonia przyciśnie, ale potem zupełnie szale się odwróciły. Patryk Tuszyński po ładnej indywidualnej akcji wyszedł, zagrał do Felixa i wynik spotkania to 3-1. Gliwiczanie po tym meczu byli nawet liderem. A, jeszcze wcześniej zapomniałem dodać, że Śląsk Wrocław po zwycięstwie z Łódzkim Klubem Sportowym również był liderem. No ale potem Piast go znowu prześcignął i tyle. 3-1, Piast Jagiellonia. Lecimy na sobotę. Sobota! I tutaj jest najgorszy moment tej kolejki, czyli spotkanie Wisły Płock z Krakowią. Mecz, który obejrzałem dokładnie w całości, w skupieniu. Wyłączyłem telefon, wyłączyłem komputer, oglądałem, po prostu patrzyłem. Nie wiem, jedyne co mogę powiedzieć o tym meczu, że było dużo wrzutek. Pierwszy celny strzał tego spotkania to był strzał Dominika Furmana w 45 minucie, to dużo o tym meczu mówi, w drugiej połowie nic się nie zmieniło. Słaby mecz, do zapomnienia, odpuśćmy, 0-0. Legia Górnik, czyli drugie spotkanie sobotnie, wynik tego meczu to 5-1, bramki strzelali Paweł Wszołek w 28.55 minucie, Arvidas Nowikowa z 58, bramka samobójcza Pawła Bochniewicza, Jarosław Niezgoda również strzelił bramkę w 63 minucie, a gola honorowego dla Zabrzan strzelił w 75 minucie Przemysław Wiśniewski.
Co można powiedzieć o tym meczu i za co trzeba chwalić? Trzeba pochwalić Legię Warszawa, że grając mecze domowe ze słabszymi rywalami potrafi zagrać widowiskowo i strzelać dużo bramek. No, dzisiaj chociażby 5-1 z Górnikiem Zabrze, wcześniej 7-0 z Wisłą Kraków. No i to jest świetne, bo potrafią stworzyć widowisko, zachęcić kibiców do przyjścia na stadion, no bo jednak jak zespół wygrywa 7-0 albo 5-1, to zawsze ciekawiej niż 1-0 lub 2-1 i to jest oczywista oczywistość. Bramkę samobójczą strzelił Paweł Bochniewicz i jest to kolejny gol samobójczy z rzędu Górnika Zabrze. W poprzednim meczu w derbach Śląska z Piastem Gliwice bramkę strzelił Wiśniewski. Ale jest to również wyznacznik tego, że zawodnicy Górnika Zabrze starają się. Po prostu czasami dostawisz tą nogę nie tam, gdzie trzeba i piłka leci też nie tam, gdzie trzeba. I no i Legia po tym zwycięstwie przeskoczyła Gliwiczan i stała się liderem. Jeśli chodzi o mecz Wisły Kraków z Arką Gdynia, muszę przyznać szczerze, że średnio oglądałem to spotkanie. Wynik tego meczu to 1-0 dla Arki Gdynia. Bramkę dla Gdynian strzelił w 72 minucie Maciej Jankowski. Zresztą po bardzo dobrym podaniu Michała Nalepy z lewej strony. I co można powiedzieć po takim meczu? No, tak się wyniki ułożyły w tej kolejce, że Korona Kielce zremisowała swój mecz. Łódzki Klub Sportowy no, przegrał, ale no, pozycję w tabeli miał jako taką. Arka Gdynia wygrała właśnie bezpośrednio z Wisłą Kraków i to zrzuciło Wisłę na samo dno. Ostatnie miejsce w tabeli, Wisła jest na 16 miejscu z 11 punktami, tyle samo punktów ma Łódzki Klub Sportowy. I to zwycięstwo Arkowców pozwoliło im wyjść ze strefy spadkowej. Dość ważny mecz dla układu tabeli. I to na tyle meczów sobotnich. Mamy już 5 omówionych, teraz przejdźmy do niedzieli. Niedziela, 10 listopada, Zagłębie Raków Częstochowa, mecz o godzinie 12:30. To spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Muszę przyznać, że to spotkanie było niesamowicie wyrównane. W pierwszej połowie mieliśmy dużo sytuacji z obu stron. I tak naprawdę no, niby oba zespoły mogły wygrać, ale no, w momencie, kiedy oba zespoły mogły wygrać, to no, było to spotkanie wyrównane, więc remis jest zasłużony. W bramki w tym spotkaniu dla Zagłębia Lubin strzelił Damian Bochar oraz debiutant, 17-letni debiutant w zespole Zagłębia Lubin, Bartosz Białek. I on zagrał bardzo dobre spotkanie. Poza tym golem, który zresztą narodził się po bardzo ładnej akcji Filipa Starzyńskiego, Saszy Żiweca. Miał jeszcze Bartosz Białek niezły strzał w drugiej połowie na bramkę Jakuba Szumskiego z półobrotu, uderzył z woleja i bramkarz Rakowa miał duże problemy z wyłapaniem tego strzału. A dla Rakowa Częstochowa strzelali Petr Szwarc oraz Sebastian Musiolik. Sebastian Musiolik, który po kilku słabszych występach ostatnich w końcu strzelił bramkę, pokazując, że zespół Rakowa nie jest aż tak bardzo uzależniony od zawodnika, jakim jest Felicio Brown Forbes. No i to spotkanie skończyło się wynikiem 2-2. Wydaje mi się, że był to zasłużony remis. Drugie spotkanie niedzielne to spotkanie Lecha Poznań z Koroną Kielce. Lecha Poznań, którego bilans meczów domowych jest dość zaskakujący, bo są to 2 zwycięstwa, remis i 3 porażki. No po tym meczu, który zakończył się wynikiem 0-0, są już to 2 zwycięstwa, 2 remisy i 3 porażki. No i jak na Lecha Poznań jest to wynik słaby. A co o meczu można powiedzieć? W pierwszej połowie Lech grał lepiej, stwarzał dużo sytuacji, Korona nie miała praktycznie żadnej okazji do strzelenia bramki. W drugiej połowie trochę się to wyrównało, jednak też z lekką przewagą Lecha i w końcówce tak naprawdę oba zespoły mogły strzelić, więc ale w sumie z przebiegu całego meczu ten remis jest zasłużony. Nie, na pewno nie jest zadowolony żaden zespół, może bardziej Korona, bo jest niżej w tabeli, ale jest zasłużony, bo jednak trzeba umieć strzelać bramki. Dobrze w tym meczu w pierwszej połowie zagrał Jóźwiak, to muszę tak przyznać. No i ostatnie spotkanie tej 15 kolejki, czyli Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, bramkę jedyną w tym meczu strzelił Zwonimir Kożul w 9 minucie, gol z dystansu. W końcu Zwonimir się odblokował po dobrej końcówce poprzedniego sezonu, gdzie był jednym chyba z najlepszych zawodników ligi i trochę w sumie początku tego sezonu, bo bramkę strzelił w Warszawie między innymi, bardzo ładną. W końcu się przełamał, gol z dystansu, taki trochę niespodziewany.
I dzięki temu zwycięstwu, bo Pogoń to spotkanie wygrała, znalazła się na trzecim miejscu, zrównując się punktami z Piastem Gliwice. Także sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa. Ja teraz sobie zajrzę i ją zaraz pokażę na ekranie. Legia Warszawa na pierwszym miejscu z 29 punktami, Piast Gliwice na drugim z 28, ex aequo z Pogonią Szczecin, Cracovia na czwartym 27. No ta tabela jest bardzo płaska. Powoli nam się dzieli. I nie mówię tu tylko o pierwszej i górnej ósemce, ale tutaj nawet jeśli chodzi o miejsca 12-16. Mamy lekki podział. I też trochę nas zaczyna nam się dzielić tabela, jeśli chodzi o miejsca 1-6. No bo tu jest naprawdę duży ścisk. Mamy między Legią, pierwszą Legią a Wisłą Płock 3 punkty różnicy jedynie. A w sumie między siódmą Jagiellonią a pierwszą Legią mamy już też tylko 6 w sumie. No. To też jest zaskakujące, prawda? Bo jeszcze rozpoczynając poprzednią kolejkę, Wisła Płock była na pierwszym miejscu. Dzisiaj, dwa mecze później, jest na miejscu 6. To spotkanie Wisły pod Krakowią też miało taki wydźwięk, że zespół, który to spotkanie wygra, będzie na pierwszym miejscu w tabeli. No. Jeśli tak grające zespoły miały być na pierwszym miejscu w tabeli, no to naprawdę byłoby źle. Dobrze, czeka nas teraz 2 tygodnie przerwy na mecze reprezentacji Polski. Ja te mecze omówię na kanale. Nie wiem, czy zrobię to w formie podcastu, czy w formie takiego nagrania, takiego zwykłego omówienia meczu, czy może zrobię to w takiej formie jak teraz, że siedzę sobie na wygodnie na krzesełku, mam laptop i sobie omawiamy te mecze. Na pewno jeszcze nie czas na podsumowania, do końca rundy zostało nam jeszcze 5 kolejek, gramy aż do 21 grudnia i no 5 kolejek to jest dużo. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do innych rzeczy, które tworzę, zapraszam do bloga, bo już go tam nie piszę, na Facebooka, na Instagrama może też zapraszam. I subskrybujcie kanał, to też zapraszam. I oglądajmy ligę. Dziękuję bardzo.